train is coming to DCT, and then these containers are going on to feeder vessels, which will take the containers to the Scandinavian markets and to the UK. So as a port, we become the access way for the cargo that's come by train to then reach these Scandinavian and UK markets. But what's so exciting here for Gdansk is that we have a unique advantage. When the train gets to Europe, the rail network becomes a lot more congested. There's a lot of railway trains already. And so the transit time to Gdansk is maybe 10, 11 days. For the same train to reach Hamburg, you're talking 14 or 15 days. So there's a four or five day advantage by coming to Gdansk. That means the container can get onto a ship much quicker and get to the final market much quicker than it can through other European ports. Dzięki zarządowi tego portu w Gdańsku, ale też dzięki ambasadom, dzięki firmom kooperującym, Adampolowi, mamy teraz możliwość serwisów fiderowych, które rozwożą te kontenery po całej Europie. W dniu dzisiejszym do portu w Gdańsku przyjechał pierwszy pociąg w relacji bezpośredniej Chiny, właśnie Gdańsk. W tej chwili połączenie dotyczy Xi'anu, pierwszej prowincji, z której udało nam się zorganizować taki łańcuch logistyczny. Kolejne prowincje cały czas przed nami, pracujemy nad nimi wspólnie z naszymi partnerami, to jest firmą Adampol i terminalem kontenerowym DCT. Chcemy wykorzystać tą bardzo szeroką siatkę połączeń fiderowych, jakie mamy z naszego portu właśnie ze Skandynawią i w kierunku Wielkiej Brytanii, po to, aby skrócić czas transportowanych towarów właśnie, które trafiają tutaj do Europy drogą kolejową. Zmniejszamy ilość operacji na jednym kontenerze. To powoduje też, że automatycznie ta nasza usługa, którą chcemy zaoferować, jest również tańszą w stosunku do konkurencji, która wykorzystuje porty Europy Zachodniej. My zapewniamy jako port nowy dostęp kolejowy w oparciu o dwa tory dedykowane właśnie temu terminalowi. Rola Adampolu w kreowaniu dzisiejszego wydarzenia to jest przede wszystkim to, że firma Adampol była inicjatorem otwierania tego łącza, który na dzień dzisiejszy zrealizowaliśmy testowym pociągiem. To są łącze, które pokazuje nam, że Gdańsk nie jest tak daleko od Chin. My zawsze byliśmy łącznikiem Unii Europejskiej i chociażby krajów takich jak Rosja, Kazachstan. Thank you.